Kolejny dzień, 3 sierpień 2015. Znowu pokazujemy, jak Stryków daje powietrze zamiast wody. Pytam się gminy Stryków, za co ja płacę? Czy za wodę, czy za powietrze? Oczywiście proszę zobaczyć, ile wody przez minutę naleciało. To jest tyle wody. Jeszcze. I tak jest codziennie, kiedy tylko świeci słońce, a czasami kiedy nie świeci, też to jest. Coraz częściej. Kolejne pisma nic nie pomagają. Stryków ma to w głębokim poważaniu. Nie, pół minuty już prawie. Proszę zobaczyć, ile naleciało wody. Nie chcę przy tym mówić, jak powietrze zachowuje się na liczniku, przepływu wody. Następny filmik, jaki będzie, to nakręcę, że pracuje jak silnik. Powietrze kilkakrotnie przyspiesza nabicie licznika. Ponad 4 minuty. Bierzemy jeszcze z drugiej strony odkręcę.
chyba. Jeszcze podeszcze. Tak to działa w gminie Stryku. Wody już leciało. Po tylu minutach nawet pół miski nie ma. Oczywiście godzina już po 17. A w powietrze no, kilka razy dziennie może tak lecieć. No dobra, proszę zobaczyć tyle wody. Wody nabiło, jeszcze nie na pół miski. Oczywiście zawór jest otwarty na maksa. Proszę zobaczyć. O. Zawór. Tutaj też. Pytam się jeszcze raz, za co płacę gminie Stryków za wodę? Czy za powietrze? Siedem minut. Chcąc ugotować obiad, czy wlać wodę do czajnika, tyle czasu się czeka. Część wody już leciała w spódce, dlatego troszkę może będzie krócej, ale i tak widać, że dopiero teraz zaczyna się zbierać woda, zaraz pewnie zacznie lecieć. Chyba, że ciśnienie się wyrównało już. Nie, no jeszcze pompuję. Jeszcze trochę jest, widać. Osiem minut. Osiem minut, proszę patrzeć, wody nie zakręciłem. Jest! Nareszcie. Po 8,5 minucie. Mam wodę. No, nieźle, nieźle. Dobrze, już teraz raczej nie będzie zapowietrzona. Chyba, że jeszcze coś tam powietrze wydmuchuje, jak widać. Ale jest, 8,5 minuty. Zaczyna lecieć woda. Dobrze. Zakręcimy. Proszę bardzo. Tak to wygląda w gminie Stryków.